Witam serdecznie, 22 wrzesień, wybrałem się do Otoku i taki tu widok zastałem. Totalna dewastacja, tną na potęgę, przerzedzają tu las, wjeżdżali tu sprzętem dosłownie między drzewa, tu żadnej drogi nigdy nie było. No i tak się to odbywa. Zobaczyłem taką amanitkę muscaria, jedną sztukę, ale zawsze jak jest czerwony muchomor, to musi być po prostu inny grzyb. I tutaj chyba kozaczek. Zaraz sprawdzimy. Zgadza się. Ale taki już sfatygowany. Oczywiście brzozy dookoła, więc i kozaki będą. No już nic z niego nie będzie. Zostawię go, żeby sobie ślimaki go dojadły. Koszyk oczywiście pusty. Koło południa jest dzisiaj. Jeszcze idę, szukam, ale na razie to tylko się zajmują. Widzę dewastacją drzew. Idziemy dalej. Spójrzcie tutaj na tą drogę. W lesie. Widać po tych koleinach. Tam zakręty. Jeżdżą i robią oto. Także błotko wskazuje, że wilgotna jest ściółka. A tu mamy szaber na całego. To jest typowa wojna z naturą, z Bogiem. Już inaczej tego nie nazwę. Wiem, że to jest niby przerzedzanie lasu i tak dalej, ale to, co oni robią z tymi drzewami, przechodzi to już normalność. O! Zabrali się za otok. Jakie kolejne znowu. No, dosłownie szarżują po lesie między drzewami. Nie ma spokoju, już dosłownie nie ma spokoju. Dobra, lecimy dalej. Już nawet komentarza nie trzeba dawać. Tyle dewastacji. Mamy amanitkę. Ciuchy korzeniowe. No i na tyle by było. Wszędzie, gdzie spojrzę, dewastacja. Odwiedzam moje miejsca, gdzie znajdowałem różne prawdziwki. Właśnie tutaj też, w tych trawach, jak szedłem w zeszłym roku. No i coś się tutaj pokazało. Mimo, że jest tyle. Jeden tutaj kolejny od
sprzętu niszczącego las, a tutaj się uchował taki wielki prawdziwek. Nóżka, taki trochę miękki, nawet nie wiem, czy go zabierać, ale zobaczymy. No, pierwszy dojrzały prawdziwek, troszkę miękki. Zobaczymy, jak nie będę miał nic w koszyku, to znaczy, że został. No jeszcze tu się pokręcę dookoła. Taki duży urósł. Wniosek, że może coś w tym roku się pokaże, bo już tracę nadzieję. No i jakieś tam przebłyski były, ale prawdziwek okazał się pustostan. Chyba dobre określenie. Jeden wielki pszenicowany robak i zostawiłem, niech sobie dokończą. Więc pusty kosz. Podsumowanie. Dewastacja lasu. Jak zawsze. I na razie to tylko takie jaskółeczki się pokazują u nas tutaj w tych dolnośląskich lasach. Jestem w lesie obok miejscowości Otok koło Bolesławca. Bo głównie chodzę na Krępnicę, Otok i gdzie jeszcze? I Dobra. Także to są moje trzy miejsca, chociaż lasów dookoła jest więcej. Może w przyszłości jeszcze gdzieś się tam wybiorę. No ale wiadomo, praca i człowiek nie ma już tyle czasu, co by chciał mieć. O, coś jeszcze wywalę zaraz. Więc spacerek, południe, dochodzi 12 godzina. Lecimy do domu. Wątpię, żeby coś jeszcze znalazł. Na razie koszyk służy od tak, bo może coś będzie. Jednego shorta z tym prawdziwkiem nagrałem. Jestem już na drodze. Ja tylko szczątkowo ten las jakby penetruję. Najpierw wchodzę w swoje miejsca. Jeśli tam nie ma grzybów, no to wiadomo, że gdzieś indziej też wątpliwe, żeby było. Ale syn poszedł w inne miejsca i dzwonił do mnie, że też nie ma nic ciekawego. Mówi, jednego ceglaka znalazł i kozaka, który ślimaki się nim zajęły. No i tutaj sztaple z drewnem mamy przed sobą. Więc tyle z raportu niedzielnego 22 września. Mamy. Życzę miłego oglądania i jeśli chcecie, subskrybujcie. Może mi się rozwinie kanał trochę lepiej. Może będą jeszcze filmy z ogrodu w przyszłości, na co bardzo liczę. No i tutaj te drewno posztaplowane. Sporo tego jest. Więc do zobaczenia.